przekaz od Boga Ojca do żywego płomienia. Jam jest Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej, kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniom złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Chcę, o dziadki, abyście były o wiele bardziej czujne, nie ulegały zbyt łatwo mamieniu demona. Chcę, abyście dobrze zrozumiały każde słowo, które mówię, niczego nie pojmowali opatrznie, lecz tak jak jest w rzeczywistości. Tak bardzo pragnę porywu waszej miłości, lecz wy kierujecie swoje serca ku zniewoleniu, ku marnościom tego świata, zwłaszcza ku grzechowi. O wiele chętniej kroczycie drogą grzechu, nieprawości, niż drogą prawdy, miłości i subtelności. Droga grzechu nie wymaga za wielkiego trudu, wysiłku. Droga prawości to droga wielu wyrzeczeń, samozaparcia, wielu trudów. Prawda jest taka, że krocząc drogą zbawienia, a także drogą zatracenia, na obu musicie się trudzić, na obu musicie się wysilać. Ja chcę, abyście podjęli trud na drodze zbawienia, na drodze zadowolenia Boga, a nie szatana. Pracując dla szatana, każdy robi co chce, lecz wszelki wysiłek czyniony jest w kierunku grzechu, czyli myśli, mowy i czynu, łamiącego wszelkie przykazania dekalogu. Człowiek łamie prawa dekalogu, kłamie, zło rzeczy, kradnie, tkwi w nieczystości, lecz mimo wszystko taki stan nie daje mu prawdziwego szczęścia i radości. Stan prawdziwego szczęścia i radości jest możliwy tylko ze mną, tylko z Bogiem. To wybór trudu i wielu wyrzeczeń. Kto kroczy za mną, ten musi pilnować swoich myśli, tego, czym żyje, by nie przekraczać Bożego prawa, dekalogu. Życie Bogiem daje radość, prawdziwe, niekłamane szczęście. Tu trzeba się wysilić, aby nie kroczyć drogą łamania Bożego prawa dekalogu. Sama myśl musi być czysta, kryształowa, niełamiąca Bożego prawa. O wiele lepiej jest, gdy ktoś się wysila do pracy nad sobą, aniżeli do grzeszenia. Grzech przynosi smutek, przygnębienie, rozgoryczenie, płacz, zagrożenie. Życie bez grzechu daje radość, wesele, szczęście i wiele, wiele innych. Żyjąc w grzechu, kroczy się drogą ciemności. Każdy grzech oddala od Boga oraz tego, co On wam daje. Bez Boga nie ma szczęścia, nie ma radości. Bez Boga jest tylko piekło. Odwołałem Benedykta XVI. Jego czas już nadszedł, jak już o tym mówiła Maryja. Po dość szybkim, krótkim oczyszczeniu jest on już w niebie. Ponownie czas został przeze mnie przyspieszony. Tego wymaga sytuacja. Bez tego niewielu byłoby zbawionych. Jest już odliczany czas do oświetlenia sumień, światłem świętej Bożej sprawiedliwości. Szatan będzie chciał to wam po swojemu wytłumaczyć, lecz grono dzieci Bożych obudzi się z demonicznego letargu, uśpienia. Niestety demony ponownie uśpią czujność tych, którzy już teraz tkwią w ciemnościach bałwochwalstwa, a także grzechów. Oświetlenie sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości obudzi serca wszystkich ludzi, pokaże prawdę, lecz nie wszyscy będą chcieli skorzystać z tego przebudzenia. Przede wszystkim z tego daru skorzystają ci, którzy byli za Bogiem,
a których demon jakoś zdołał oszukać, omamić. Duża liczba kapłanów i biskupów, widząc całą prawdę o sobie, zechce się nawrócić. Po oświetleniu sumień znajdzie się przynajmniej kilku biskupów, którzy będą chcieli współpracować z takimi jak żywy płomień. Nawrócą się także ci prorocy, którzy zostali w jakiś sposób zwiedzeni. Niestety, będzie część kapłanów i biskupów, którzy dobrowolnie będą chcieli tkwić przy szatanie. Ci w krótkim czasie będą przeze mnie odwołani do wieczności. Módlcie się w ich intencji, aby uratować ich wieczność, tak aby nie poszli do piekła. Po oświetleniu sumień Polacy dość szybko się nawrócą. Sytuacja duchowa poprawi się. W krajach, gdzie jest niewielu duchownych, będą oblegani oni setkami tysięcy ludzi pragnących się oczyścić, powrócić do kościoła. Ci, którzy teraz żyją w zgodzie z Bogiem, będą wydatnie pomagać przerażonym osobom, pouczać tych, którzy z Bogiem żyli na bakier. Ci, co już raz przeżyli częściowe oświetlenie sumień, tym razem przeżyją to w pełnym zakresie. Jeżeli starali się żyć Bogiem na co dzień, ujrzą, co mogą jeszcze uczynić, aby jeszcze lepiej wykonywać wolę Bożą. Oświetlenie sumień wyciśnie trwały ślad na każdej duszy. Od tej pory nie będzie już osób niewierzących, ale teraz będą jedynie ci, co wybrali Boga i ci, którzy wybrali szatana. Niestety, wielu spośród hierarchów odbierze szatana za tego, komu chcą służyć. Niedługo syn zatracenia Antychryst zasiądzie na tronie świętego Piotra i będzie działać liczne cuda, lecz tylko mocą demona. Będzie działać sztuczki demoniczne i techniczne, nim zacznie się terror. To macie jeszcze trochę względnego spokoju, by móc jeszcze uporządkować wszystkie sprawy. Część ludzi będzie porwana na obłoki, część zostanie na ziemi, by tu dopełnić swojego przeznaczenia. Nie liczcie na to, że to akurat wy traficie na obłoki, a raczej szykujcie miejsce schronienia, tak, aby można było przetrwać czas prześladowań. Ci, którzy przyjęli antidotum, ci w swojej większości poddadzą się znakowaniu znamieniem bestii. Ci już mają w sobie chipy, wstępne znamiona. One są wstępem do przyjęcia właściwego oznaczenia bestii. Nie wolno wam przyjmować oznaczenia pieczęci bestii, chipa, RFID. Bo wasze zbawienie nie będzie możliwe. Nie bójcie się umierać za wiarę, nawet jeżeli będą wam chcieli uciąć głowę. Słuchajcie natchnień, słuchajcie tego, co mówię, bo tylko tak się uratujecie. Wiele informacji dowiecie się z właściwego oświetlenia sumień, światłem świętej Bożej sprawiedliwości. Kto posłucha, ten przetrwa. Kto zwątpi, ten będzie ofiarą. Bezpowrotnie. Minął czas spokoju i nigdy nie powróci to, co było jeszcze do niedawna. Nie martwcie się przyszłością, zwłaszcza tym, co dopiero będzie w nowej erze. Czas przyszły zostawcie w bezpiecznych moich rękach. Wypełniajcie w pełni bezpiecznie wolę Bożą na każdym kroku, reszta jest w moim ręku. Ważną jest każda wasza obecna decyzja. Każdą podejmujcie w swojej roztropności i tak, aby mieć Boga na swoim celowniku. Nie martwcie się przeszłością. W niej już nic nie zmienicie. Możecie jedynie za nią odpowiednio pokutować. Nie martwcie się przyszłością, ona całkowicie należy do mnie. Kto może i zdoła
niech już teraz modli się, pości i umartwia. A kto tego nie będzie czynił, ten traci czas i energię na rzeczy czcze, zbędne. Czas się kończy powoli. Kończą się przekazywane słowa z nieba. Proście mnie o niezbędną pomoc, zwłaszcza w pokonaniu swoich własnych wad, słabości i ułomności. Słyszę każdy wasz głos, każdą waszą prośbę. Czasem realizuję coś szybko, czasem ze zwłoką. Jeżeli coś, o co prosisz, otrzymasz szybko, zazwyczaj tego nie zauważasz. Nie dziękujesz, nie jesteś Bogu za to wdzięczny. Coś, co przychodzi ci z problemem, dość trudno, dopiero to doceniasz, to dopiero jest przez ciebie zauważone. Ja pragnę, abyś wszystko zauważył, za wszystko dziękował Bogu, zwłaszcza jeżeli jeszcze tego nigdy nie uczyniłeś. Uczyń to teraz, ucz się miłości, cierpliwości, wyrozumiałości. Kopiuj zachowania najlepszych, spróbuj mnie skopiować pod każdym względem. Jeżeli jesteś kapłanem, biskupem lub kardynałem, bądź ostrożny, oprzyj się na mnie. Módl się tyle, ile możesz, tyle, ile zdołasz. Zechciej umartwiać się, pościć. Tylko to jest twoją siłą duchową. Zechciej i ty czytać Pismo Święte. Czytaj lektury, nie byle co, lecz to, co prawdziwe, rozwija twojego ducha, twoją pobożność. To Duch Święty wskaże ci, co masz czytać, a czego już nie. Da ci znać przez twojego własnego anioła stróża. Nie wszystko jest dla ciebie, nie wszystkim musisz gardzić. Czasem zainteresuj się tym, co omijasz z daleka. Zainteresuj się duszami czyśćcowymi, ich losem, ich możliwościami. Jest wiele dzieł, które są uznane przez Kościół. Nie wszystko jest złe, niedobre. Czasem i ty zastanów się nad sobą, nawet ty, jako kapłan, biskup czy kardynał. Zastanów się, kochany, co głosisz na swoich kazaniach, co poruszasz. Czy nie jest to mowa o wszystkim i o niczym? Czy unikasz poruszania tematów niewygodnych, a ważnych dla mnie? Kiedy ostatnio mówiłeś o piekle, o niebie, o czyśćcu? Kiedy ostatnio poruszałeś temat grzechów? Są tysiące źródeł. Każdy temat, o którym wspominałem, można rozwinąć, rozkrzewić. To nic, że ktoś się zdenerwuje. To nic, że komuś coś nie pasuje. Ty głoś w porę i nie w porę. Ty masz być moim sługą. Ty masz pełnić moją wolę, nie swoją, ani wolę demona. Jesteś mierny, przygotuj się, czytaj, notuj. Będąc słuchaczem, zawsze słuchaj uważnie, notuj, nagrywaj. Niczym się nie denerwuj, lecz przemyśl to, co słyszysz. Jeżeli kapłan mówi o wszystkim i o niczym, powiedz mu, co chcesz usłyszeć. Nie obawiaj się go, nie gryzie. Jeżeli cię posłucha, będziesz mieć zasługę. Jest wiele źródeł. Na każdy możliwy temat warto się dokształcać. W tematach dotyczących wieczności. To zawsze jest aktualne, jako kaznodzieja. Nie skacz po tematach jak kangur. Omawiaj każdy temat dokładnie, wyczerpująco, nim temat zakończysz. Upewnij się, że sięgnąłeś do wszystkich źródeł. Odszukaj nawet te złe źródła. Omów, co mówią. Wskaż błąd. Przestrzegaj słuchaczy przed popełnianiem błędów. Kto jest słuchaczem, a temat nauki go drażni, niech się nad sobą zastanowi, bo temat jest dobry. Tylko twoja dusza jest na bakier z Bożymi przykazaniami. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu, świętemu ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was,
bo mam dla was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Chcę się wami posłużyć, aby uratować tych ludzi, których jest jeszcze możliwość uratować. Niedługo nastąpi oświetlenie sumień światłem świętej Bożej Sprawiedliwości. Ono wiele zmieni. W Polsce nagromadziło się wiele demonów, chcą uniemożliwić realizację planów wobec ludzi z tego narodu. Siły demona sprawiają, że to na was jest teraz największy atak i wielka nagonka z powodu resztki wiary i waszej wierności Bogu. Chcą wiele zła uczynić Polsce inne narody, będące pod wielkim wpływem Ojca wszelkiego kłamstwa. Stosują wiele ukrytych sposobów, aby do końca zniewolić umysły i polską gospodarkę. Ci, co faktycznie rządzą Polską, nie pozwalają obecnie rządzącym i wszystkim pozostałym dążącym do rządzenia. Pilnują, aby nie można było wami dobrze kierować, ani dawać dobrych, uczciwych rozporządzeń. W niedługim czasie polski rząd wyda szereg złych, bardzo szkodliwych decyzji dla polskiego narodu. Wiele się zmieni w Polsce po oświetleniu sumień, światłem świętej Bożej Sprawiedliwości. Dopiero wówczas nastąpią zmiany, które zmienią położenie Polski i Polaków. Nawróci się większość kapłanów i biskupów. W końcu rozpoczną właściwą pracę dla Boga. W ciągu krótkiego czasu wszystko się zmieni na lepsze. Jeżeli wytrwacie, to wy po wszystkich przejściach będziecie przewodzić całemu światu. A na tronie Piotrowym zasiądzie Polak. On przywróci ład w całym Kościele Świętym. Zanim to jednak nastąpi, do głosu oficjalnie dojdzie syn zatracenia Antychryst. Uczyni on wiele zmian ze swoimi ludźmi z masonerii oraz innymi lucyferami i tymi, którzy przyjmą znamie bestii. Rozpocznie się wielkie prześladowanie ludzi, Boga, ludzi Kościoła. Nie lękajcie się jednak, bo to musi się stać, aby wypełniły się pisma. Po niedługim czasie nastąpi ostatni bój pomiędzy siłami Boga a siłami szatana. Na czele sił nieba stanie pokorna służebnica Boża Maryja wraz ze wszystkimi chórami anielskimi nieba. Demon tę walkę przegra. Nie bójcie się diabła. Walczcie z nim, przyzywając na pomoc Maryję w każdej duchowej potrzebie, bo to upokarza demona w szczególny sposób. Demony nie chcą przyjąć Bożej prawdy. Same przed sobą trwają w ułudzie i kłamstwie. Ono ich bardzo zaślepia, tworząc iluzję pozorów. Złe duchy walczą do końca, bo choć Boże światło ukazuje im prawdę, to oni wmawiają sobie i sługom swoim z masonerii oraz innym lucyferom, że już zwyciężyli, a ci świętują przed czasem swoje zwycięstwo. Nie do nich jednak będzie należało zwycięstwo. Trójca Święta powierzyła je w dłonie Maryi, aby demony zostały jeszcze bardziej upokorzone. Jest dla nich nie do pomyślenia, że pokona je człowiek i to słaba kobieta. Teraz dobrze się zastanówcie, przy kim chcecie być. Czy przy demonie i jego kłamstwie, czy przy Bogu w Trójcy Świętej, który zawsze wygrywa. To do was należy decyzja, co wybierzecie. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.